Na naszej winylowej podłodze czas i pora przywitać naszych gości, Ela i Stefan Witkowscy, czyli duet Karo. Witam was serdecznie. Witamy wszystkich widzów i ciebie. Sporo czasu upłynęło. To tak już, jakbyście troszkę wyprzedzili te moje pierwsze pytanie. Czy wy w ogóle pamiętacie, kiedy ostatni raz żeście tu byli? Prawdę mówiąc, nie pamiętam. To już by się za chwilę zrobiło 5 lat, bo to był grudzień 2019. To rzeczywiście, bardzo długo. No sporo czasu was nie było razem z nami, ale o tym właśnie, co się dzieje ciekawego w duecie Karo, z duetem Karo Bestyn ostatni czas, już za chwilę klachać będziemy, to zostańcie. Chodzę za tobą, uparcie całe. Dobrze, kochani, to teraz musimy podsumować jakoś te 5 lat do kupy, wziąć, co się działo z wami. Opowiadajcie. No na pewno powstała nasza 5. płyta autorska, z czego się bardzo cieszymy. Ona wyszła akurat w tym roku, w styczniu. Tytuł jest Powiedz mi. No bardzo się cieszymy, że w końcu się nam udało. No trwało to dość długo. No właśnie, wiele to trwało od tej 4. do 5. No chyba 2018 była... Płyta Miłość to cudowny sen. Więc też sporo czasu już upłynęło, ale czemu nie wcześniej, gdybyś zapytał, to dlatego, że tak prawdę mówiąc, to jeszcze dzisiaj nie podzieliliśmy się wszystkimi utworami na koncertach. Z poprzedniej płyty. Z piosenkami z tej 4. płyty, bo na każdym koncercie też muszą być te takie tak zwane perełki, które widzowie oczekują, słuchacze oczekują i chcą je. Nie? No jak my ich nie śpiewamy, to na koniec koncertu jest rozczarowanie. A czemuście nie zaśpiewali Żoneczki? A czemu nie było Dzióbka? Więc tak naprawdę nie mogliśmy się tymi utworami wszystkimi podzielić. Więc nie było tej presji, nie było nacisku, żeby już ta płyta kolejna była. Nie? Krótko mówiąc, mieliśmy dosyć dużo materiału na koncerty, żeby się móc dzielić z ludźmi na koncertach, a 5. płyta powoli my dopieszczali, tym bardziej, że w większości w moim studiu powstały te piosenki, częściowo Łukasza Drozda, ale generalnie rzecz biorąc, płyta jest taka dość dynamiczna. Ale nie musieliśmy jej wychodzić z domu, żeby nagrywać ją teraz. A dlatego może tutaj latwało? Też. Bo był luz, nie? Luz, taki... nie? Stefan go do Ela, pójdź do studia, a dzisiaj nie. Albo gdzieś musieliśmy wyjść, albo coś zrobić, a jak się umawiasz do studia, no to siłą rzeczy trzeba iść, nie? Bo to już jest spotkanie umówione, więc nie ma odwołania. Czyli z jednej strony są plusy takiego przydomowego studia, a z drugiej strony jednak minus, bo ta obowiązkowość troszkę się wtedy zatraca. No tak nie? To wygląda. Tak jak z tą pracą zdalną. Też. <Nie? laughs> Jak ktoś jest w pracy zdalnej i szef mu przerywa na przykład w trakcie oglądania fajnego serialu, bo trzeba coś zrobić. Rozumiem. Dobrze, słuchajcie, to już wiemy. 5. płyta dopieszczono, ona się pojawiła, to te ostatnie 5-lecie, ale w tym czasie teledyski, koncerty, co się działo jeszcze? Tak, oczywiście teledyski mamy i z tej płyty są już 2. Tytułowa Powiedz mi i teraz niedawno wyszedł teledysk do piosenki Jedna łza. No, ta piosenka se całkiem nieźle radzi na naszej liście, trzeba przyznać. Zauważyliśmy i bardzo się cieszymy. Oglądalność jest, klikalność jest, wszystko się zgadza. To skoro 5. płyta, jakoś ulubiona piosenka z tej płyty u was, Ela? No moja Stefan? To jest Jedna łza. Uwielbiam takie piosenki śpiewać dla naszych fanów. Ja wiem, że oni też lubią te piosenki w naszym wykonaniu, stąd ta piosenka, ale ja w ogóle lubię takie piosenki spokojne, romantyczne. Takie, które przywołują jakieś fajne wspomnienia u panów. Stefan, a ty jakbyś miał wybrać jedna piosenka z tej 5. płyty? Wiesz co, uważam, że bardzo wdzięczną piosenką jest Słońca Blask. To jeszcze nie miało okazji gdzieś tam na wizji zaistnieć, bo klipu z tego nie mamy, ale widzę na koncertach, że to jest taki porywający, utwór, wesoły, który porywa ludzi i widzę, że nóżki chodzą. Nawet jak siedzą. Rytmika, także... Bardzo wdzięczny. Dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to jeszcze podsumowując to 5-lecie, jakie jeszcze plany teraz, na teraz, związane właśnie z tą ostatnią 5. płytą? Wiesz co, tak naprawdę to nie planujemy nic. Z dnia na dzień to się wszystko odbywa. Teraz skończyliśmy plenerowe koncerty.
Teraz jest czas na Oktoberfesty, Biesiady Śląskie, ale już jest zainteresowanie koncertami świątecznymi, z czego się bardzo cieszymy. Ja uwielbiam śpiewać dla Państwa właśnie te kolędy, nasze autorskie pastorałki, świąteczne piosenki. Uwielbiam ten klimat i mam nadzieję, że tych koncertów będzie dużo, że będę mogła śpiewać te cudowne kolędy nasze polskie. No to najbliższe plany, ale też już za chwilę troszkę pytań takich. Sami się przekonacie, zostańcie z nami. Powiedz mi, kiedy cię zobaczę, powiedz, bo moje serce płacze. Powiedz mi, czy zatańczysz ze mną już dziś? Ela, Stefan, słuchajcie, bo wspominaliście, że są takie, że są koncerty i na każdym koncercie zawsze jest taka piosenka, której nie może braknąć, nie? Jak Żoneczka, jak Roz, dwa, trzy, dzióbka mi dej, słynne odliczanie Stefana, jej, to ta choreografia. Ale powiedzcie mi, nie znudziły wam się jeszcze te piosenki? Nie macie tego już dość? To ja coś powiem właśnie o tej Żoneczce. Był taki czas, bo Żoneczka powstała 2008. To 16 lat, tak. Za chwilę będzie pełnoletnio. Tak, i ileś lat już ją graliśmy na koncertach i w końcu uznaliśmy ze Stefanem, nie śpiewamy już Żoneczki, koniec, ileż można. I było tak, że chyba przez tam jakiś dłuższy okres czasu nie śpiewaliśmy tej piosenki na koncertach, no ale siłą rzeczy trzeba było do niej wrócić, bo na każdym koncercie... W Wodzisławie Śląskim graliśmy koncert, gdzie grupa młodzieży zaczęła skandować Żoneczka. I zaczęli śpiewać sami. Więc do młodzieży. I mówię, no trzeba wrócić do tej piosenki i ją zacząć znowu śpiewać. No ale tak jak mówisz, no są też takie momenty, że chciałby się zaśpiewać coś innego też, a nie? A ciekawostką jest też to, że Żoneczka jest na piątej płycie, ale ja zawsze mówię, że po tak zwanym liftingu. Liftingu. Liftingu jest Żoneczka. To nie ja, drodzy Państwo, tylko piosenka. Piosenka, oczywiście. Bo to jest teraz modne, nie, się tam ustka zrobić, tu tak, się naciągnąć. Tak. Jest więcej trochę tej elektronicznych brzmień, większy, mocniejszy beat i żeby dorównać, bo tak jak mówię, płyta jest dość dynamiczna. Jest dużo takich mocnych kawałków, więc trzeba było to dobić, że tak powiem. No ale na koncertach grocie ta klasyczna wersja, czy jednak ta nowoczesna? Nowoczesna. Bo ta wcześniejsza by odstawała, jeżeli chodzi o dynamikę i wtedy musiałem to zrobić, nie? I... Ale jak... rzeczywiście bez niej koncerty nie może być. Nie ma. Nie. Ale to też jest taki numer trochę ponadczasowy, nie? Tam tak. Tekst, no. Zobaczcie, 16 lat temu napisane, tam wszystko pasuje nadal. Tak, chyba się nie zestarzeje. Życie. Ela, Stefan, moimi gośćmi, już za chwilę ostatnie pytanie. Nie było okazji jeszcze, żeby was o to zapytać, no bo trochę my się czasu nie widzieli, ale za każdym razem, kiedy pojawiają się goście w tym studiu, to pytam, bo teraz wszystko się przeniosło do internetu. Wy wydawałcie piątą płytę. Ta płyta jest owocem waszej roboty, jakby na to nie spojrzeć. Oczywiście. No bo to jest wasze działanie. Ktoś musi napisać tekst, muzyka, musicie być do tego studia, czy mu się chce, czy nie chce. A nie jest to takie proste? Tak, oczywiście, rozumiem jak najbardziej. I taki owoc waszej pracy już za chwilę potem jest dostępny za darmo w internecie. O. Co by na to? Czy to ta cyfryzacja, czy to jest dobre, czy to już jest ten odpowiedni moment na to wszystko, czy jednak... Nie do końca nam to odpowiada. Bo jak gdyby to odkrywa nasze wszystkie utwory, natomiast na koncertach, jak już wszyscy mają dostęp wcześniej na to, dostęp do tego utworu w sensie elektronicznym, tak jak mówisz, no to wtedy automatycznie zmniejsza się ilość chętnych do zakupienia takiej płyty. To jest z automatu. Oczywiście pod wpływem koncertu ludzie są uśmiechnięci, podoba im się, to wtedy jeszcze na koncercie coś można ewentualnie sprzedać z tych płyt. Natomiast jak już to minie, to już nie bardzo, więc ta elektroniczna wersja tych naszych utworów trochę zmniejsza sprzedaż, krótko mówiąc. Ale to już nie chodzi o samą sprzedaż, nie? Bo jest kiedyś, to nie w porządku, nie? Kiedyś chyba była w ogóle tak, wydaje mi się, większa radość z tego, jak się ta płyta wydało, nie? Tak. Bo że tak. Się ją wydali, takie dziecko tak. I za chwilę się tym dzieckiem będziecie mogli chwalić. I jak ciepłe tak. Bułeczki. Tak. A były dzisiaj, emocje. A dzisiaj wydowocie płyta i wszyscy już ją mają. No wiesz co, my też mamy taką publiczność wieku 50-60, jest ich naprawdę sporo.
Ja myślę sobie, że oni na pewno nie zaglądają na te cyfrowe... Przynajmniej nie wszyscy. No przynajmniej nie wszyscy. I myślę sobie, że jak usłyszą naszą nową piosenkę na koncercie, to jest to pierwszy raz. No taką mam nadzieję. No i fajne jest to, że w takiej tej grupie, powiedzmy, nawet 40-latków jeszcze jest ten sentyment do posiadania tej płyty. Tej płyty, tak. Że no, mogę tak. Się ją dobrze, na że tak jest. No, dobrze, że tak jest. Dobrze, to słuchajcie, to co? Szósta płyta w przyszłym roku? Nie. Nie tak szybko. Myśmy na razie, powiem ci szczerze, że my się na razie podzielili z naszymi widzami, fanami i słuchaczami, to tak naprawdę podzieliliśmy się dopiero 4 piosenkami z naszej nowej płyty. Więc, a na płycie jest ile? A na płycie jest 12 plus żoneczka, taki bonus. I już myślimy właśnie o nowym programie na nowy rok, więc będzie na pewno ciekawie. Tak więc już zapraszamy wszystkich na nasze koncerty. Czyli to tak dzieląc, to jeszcze ze 3 lata będzie trzeba poczekać. No będziemy się powoli odkrywać. Dobrze. Ela i Stefan Witkowski, oni się powoli odkrywają. My też za chwilę powoli odkryjemy karty naszej topki dzisiaj, ale żeby je odkryć, musicie zostać z nami. Dziękuję wam za obecność w studiu. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Dziękujemy Państwu. Pozdrawiamy wszystkich. Wszystkiego dobrego.